Cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z cyklu filmów o fizjologii układu oddechowego, a tak naprawdę też pierwszym filmie z nowego cyklu serii filmów na temat płuc. No standardowo, zanim wejdziemy w choroby, warto jakieś takie podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii układu oddechowego powtórzyć. No i w tym pierwszym filmie tym się zajmę. Pierwsze, co to funkcję układu oddechowego, po co on nam w ogóle jest? Może przypomnijcie sobie taką grafikę jeszcze z filmów o fizjologii układu krążenia. Żeby nasze tkanki, narządy funkcjonowały, działały, żyły, no, potrzebują energii. I do tej energii, którą wytwarzają w procesie oddychania komórkowego, potrzebują pewnych elementów, pewnych rzeczy. Serce pompuje krew, atom krwią przepływa. Tlen i przepływa glukoza tlen, który pobieramy podczas oddychania, właśnie w płucach i glukoza, która jest wchłaniana z pokarmu w jelitach. No i właśnie wtedy w tkankach narządach zachodzi oddychanie. Właśnie komórkowe, i efektem ubocznym tego oddychania komórkowego jest powstały dwutlenek węgla CO2, który właśnie w procesie wymiany gazowej jest wydalany, a kolejna porcja tlenu jest dostarczana. Więc, przede wszystkim, podstawowa funkcja układu oddechowego to jest wymiana gazowa. Druga bardzo ważna funkcja układu oddechowego to regulacja równowagi kwasowo-zasadowej, bo tak jak tutaj pokazuje, takie. Taki skrócony wzór na pH w buforze węglanowym. No to w dużej mierze pH zależy od ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi. Bo bufor węglanowy jest najważniejszym buforem, który utrzymuje stałe pH, ale na temat tego, w jaki sposób oddychanie wpływa na gospodarkę kwasowo-zasadową, zachęcam do zajrzenia właśnie do cyklu filmów o RKZ-ach, w którym to wszystko jest krok po kroku wytłumaczone. No i trzecia taka opcja, taka funkcja, tak naprawdę, to jest wokalizacja, czyli podczas wdechu i wydechu poprzez krtań i tam struny głosowe przepływające powietrze umożliwia nam mówienie wspaniale, że nam to umożliwia bo dzięki temu mogę właśnie mówić do Was i nagrywać ten odcinek spróbujmy sobie tak ułożyć poukładać pewne tak naprawdę podstawowe zagadnienia związane z oddychaniem bo jak już wspomniałem tak naprawdę końcowy Etap to jest oddychanie komórkowe, czyli proces, gdzie z tlenu z glukozy powstaje nam ATP, czyli podstawowa cząsteczka będąca przenośnikiem energii, a jako właśnie te efekty uboczne, odpady powstaje dwutlenek węgla oraz woda. Ale żeby do tego doszło, no to ten tlen musi najpierw do tych komórek trafić. Więc najpierw tlen w ogóle trafia jakkolwiek do naszego układu oddechowego. W czasie tak zwanego oddychania mechanicznego, nazywanego również wentylacją, czyli procesów związanymi z ruchami klatki piersiowej, dzięki którym powietrze atmosferyczne, mieszanka powietrza, dostaje się do płuc, do pęcherzyków płucnych. Najważniejszy właśnie w tym wszystkim, e, najważniejsza jest ruch, przepona i ruchy przepony, które wytwarzają ujemne ciśnienie, które zasysa powietrze do płuc, i to jest oddychanie to mechaniczne. Dalej, kolejny etap to jest wymiana gazowa, czyli wymiana gazów pomiędzy krwią, która dopływa, i w kapilarach otacza pęcherzyki płucne, a krwią, która potem trafia do lewego przedsionka, do lewej komory i leci na obwód do tkanek. Tak? Czyli chodzi przede wszystkim o to, że w dopływającej krwi ciśnienie parcjalne tlenu jest mniejsze niż w pęcherzyku, a większe dwutlenku węgla niż pęcherzyku, i wtedy dwutlenek węgla jest usuwany, a pobierany jest tlen, i bogata w tlen krew dopiero żułami płucnymi wraca do serca. No i dalej, właśnie wraca, i, i gazy oddechowe we krwi są transportowane transportowane przede wszystkim przez hemoglobinę czyli podstawowy ten barwnik erytrocytów, który przenosi tlen. Oczywiście przenoszony jest też dwutlenek węgla. I o procesach transportu gazów oddechowych we krwi, również w kolejnych odcinkach na temat fizjologii układu krążenia będę mówił. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę w tych filmach o fizjologii układu oddechowego będę skupiał się na tych elementach, czyli na oddychaniu mechanicznym, tej wentylacji, dalej na wymianie gazowej w pęcherzykach płucnych i na transporcie gazów oddechowych we krwi. I to jest to, o czym w ogóle będzie ta seria. Zacznijmy może od szybkiego przypomnienia budowy układu oddechowego. no, Czyli układ oddechowy, mamy jamę nosową, która dalej przechodzi w część właśnie nosową gardła. Przechodzimy do krtani, w krtani są struny głosowe i dochodzimy do tchawicy. Tchawice i krtani zbudowane są z chrząstek i właśnie tchawica dalej rozdziela się na oskrzele główne prawe i oskrzele główne lewe i to oskrzela dalej Dzielą się na oskrzela, segment, na oskrzela płatowe, na oskrzela segmentowe, podsegmentowe itd., aż na końcu są drobne oskrzeliki oddechowe, na zakończeniu których są pecherzyki płucne, o których powiem już za chwilę. Więc płuco prawe ma trzy płaty, natomiast półco lewe ma dwa płaty, jeszcze warto o tym wspomnieć. Dzielimy zwyczajowo drogi oddechowe na górne drogi oddechowe oraz na dolne drogi oddechowe. Górne drogi oddechowe to jama nosowa, część nosowa gardła, krtań oraz tchawica, natomiast dolne drogi oddechowe to już oskrzela i płuca i często mówimy o jakichś infekcjach, że to jest infekcja górnych dróg oddechowych, czyli na przykład zajmująca właśnie gardło, jamę nosową, a dolnych dróg oddechowych to na przykład zapalenie oskrzeli albo zapalenie płuc. Dosyć istotna jest informacja też o tym, że płuco prawe i płuco lewe, które tak naprawdę zbudowane jest setek tysięcy pęcherzyków płucnych, które razem mają ogromną powierzchnię, mniej więcej 2 trzecie kortu tenisowego, które jest zapakowane w nasze płuca sobie, wyobraźcie taka powierzchnia, to jest ogromna powierzchnia dla wymiany gazowej, dla tej dyfuzji gazów. Ale płuco prawe i płuco lewe znajdują się w takim worku błoniastym, który nazywamy opłucną. I załóżmy, że to jest płuco i to płuco znajduje się w opłucnej. I ta opłucna tabłona ma dwie warstwy, które są rozdzielone. Przestrzenią, przestrzenią wypełnioną niewielką ilością płynu. I blaszka, która pokrywa na zewnątrz płuco, to opłucna płucna, a na zewnątrz, stykająca się, przylegająca do ścian klatki piersiowej, jest to opłucna ścienna. Pomiędzy nimi znajduje się jama opłucnej, w której znajduje się niewielka ilość płynów. Właśnie ta niewielka ilość płynu umożliwia to, że. Te blaszki opłucnej podczas ruchów oddechowych nie trą o siebie, lecz właśnie ślizgają się i nie powoduje tu żadnego problemu. A dodatkowo, w jamie opłucnej, ten płyn y, tam jest. Y Ujemne ciśnienie, ciśnienie mniejsze niż właśnie ciśnienie w płucach, zawsze takie jest, i dzięki temu płuca nie zapadają się, pęcherzyki płucne pozostają otwarte, dzięki temu właśnie, że to ciśnienie w opłucnej jest ciśnieniem ujemnym. Ale zejdźmy teraz nieco niżej do pęcherzyka płucnego. Tak jak mówiłem na końcu oskrzeliki małe, oskrzeliki oddechowe, potem są przewody oddechowe, które zakończone są gronkami płucnymi. Każde gronko, no, składa się z tysięcy setek mnóstwa po prostu pęcherzyków płucnych. Te pęcherzyki płucne są bardzo dobrze oplecione siecią naczyń krwionośnych, naczyń włosowatych, i tak mniej więcej wygląda taki jeden pęcherzyk płucny. Opowiem właśnie o budowie i o komórkach, które tworzą ten pęcherzyk. Przede wszystkim pneumocyty typu pierwszego, czyli te duże płaskie komórki, które tu widzicie, one tworzą ściany pęcherzyka płucnego i wchodzą w skład bariery pęcherzykowej, czyli bariera pęcherzykowa to jest ta bariera, to jest jakby taka bariera, którą gazy oddechowe muszą przebyć, żeby trafić do krwi. Dalej, tutaj też są pneumocyty drugiego typu, ich jest dużo mniej. Ich główną rolę, rolą jest produkowanie surfaktantu, czyli takiej mieszaniny lipidów białek, która powleka tak naprawdę pęcherzyki płucne, zapobiegając ich zapadaniu, ale do tego jeszcze wrócę, do tych mechanizmów fizjologicznych związanych ze surfaktantem. I pneumocyty typu drugiego, one mają właśnie zdolności do namnażania się i przekształcania w pneumocyty typu pierwszego. Czyli biorą rolę tak naprawdę w odtwarzaniu pęcherzyków płucnych. W pęcherzykach często również zlokalizowane są makrofagi pęcherzykowe, które mogą pochłaniać, zjadać zanieczyszczenia, czyli różne pyły, które dostaną się do końcowych partii właśnie dróg oddechowych. Również makrofagi pęcherzykowe mogą brać udział w odpowiedzi immunologicznej na, na różne czynniki infekcyjne, czynniki uszkadzające pęcherzyki płucne. Mamy tu również naczynia włosowate, które otaczają pęcherzyki, no i również wchodzą w skład tej bariery pęcherzykowej, bo właśnie te komórki śródbłonka endotelium, które tworzą naczynia włosowate, no to właśnie też oprócz mocytów typu pierwszego są tym elementem bariery. Oprócz nich, jeszcze pomiędzy nimi widzicie taką niebiesko-zieloną jakby powłoczkę to jest tak zwana błona podstawna na której właśnie oparte są te pneumocyty i która również otacza właśnie naczynka te krwionośne no i również ona jest tym trzecim elementem który wchodzi w skład właśnie bariery pęcherzykowej ta błona podstawna zawiera liczne włókna kolagenowe i sprężyste która zapewnia właśnie zdolności sprężyste Właśnie pęcherzykom płucnym, temu całemu układowi oddechowemu i płucom. Do tych zdolności sprężystych wrócę jeszcze w dalszej części odcinka. Jak zawsze w fizjologii pojawia się dużo dziwnych, takich fizycznych, związanych z fizyką praw pewnych wzorów. No i tutaj zaczyna od praw gazowych związanych z gazami, czyli głównie powietrzem, które wdychamy i żebyśmy zrozumieli mniej więcej o co chodzi. Jest takie prawo jak prawo Daltona i to prawo Daltona mówi, że całkowite ciśnienie, które jest wywierane przez mieszaninę gazów, jest sumą ciśnień poszczególnych składników mieszaniny w powietrzu atmosferycznym. No tutaj 78% ciśnienia wywiera azot. A 21% wywiera tlen. I tak naprawdę takie poszczególne pojedyncze te ciśnienia związane z zawartością składem tej mieszaniny to są tak zwane ciśnienia parcjalne, ciśnienia cząstkowe. I dwa najważniejsze gazy, które są rozpuszczone we krwi, to jest tlen i to jest dwutlenek węgla. I każdy z tych gazów ma swoje własne ciśnienie parcjalne. Które wynika z zawartości gazów w mieszaninie i mówi nam o tym, jak dużo tych gazów jest w tej konkretnej mieszaninie. Akurat tutaj mówimy o krwi, bo będziemy o tym mówić w ogóle w tych odcinkach i w tym wszystkim. Kolejne zagadnienie i takie prawa to przepływ i dyfuzja gazów. Przepływ gazów zależy od różnicy ciśnień. I gazy przepływają w miejsce, gdzie ciśnienie jest mniejsze, czyli od dużego ciśnienia przepływają do mniejszego ciśnienia. Więc zakładając, że mamy ciśnienie atmosferyczne i ciśnienie w pęcherzykach płucnych, to żeby naleciała właśnie nam no, powietrze do płuc, no to to ciśnienie w pęcherzykach, to P2, musi być mniejsze od P1. I wtedy to większe ciśnienie P1, to od tego większego ciśnienia gazy przepływają do pęcherzyków płucnych, gdzie jest to mniejsze ciśnienie. Dyfuzja gaz, to mówimy o takiej ogólnej właśnie tej mieszaninie gazu w powietrzu i tym jak przepływa. Ale to dotyczy również cząstkowo poszczególnych gazów i ciśnienia parcjalne i różnice ciśnień parcjalnych są też tym elementem, który napędza dyfuzję gazów właśnie pomiędzy pęcherzykami płucnymi a właśnie włośniczkami i w przypadku tutaj jak widzicie przy tętnicach płucnych ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 40, a w pęcherzyku płucnym 100. Więc to sprawia, że z pęcherzyków do włośniczek będzie przepływać tlen. Odwrotnie tutaj w pęcherzyku 40 wynosi ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, a ciśnienie parcjalne w, w krwi, która przepływa tętnicami płucnymi, wynosi 47, czyli od tej krwi włośniczkowej nadmiar dwutlenku węgla przepływa do pęcherzyków płucnych. I ten przepływ i ta dyfuzja, przechodzenie gazów wynika wprost z różnicy pomiędzy ciśnieniami parcjalnymi w tych obu przestrzeniach, tak naprawdę. Ostatnie prawo to prawo Boyla, które mówi nam. O tym, jakie jest ciśnienie gazu w zależności od objętości. Bo jak mówiłem w odcinku o fizjologii układu krążenia, że tak naprawdę no, cieczy nie da się zgnieść, nie da się zmniejszyć jej objętości. Więc wywołując nacisk na ciecz, to ta ciecz zyskuje dużo większą rzecz ciśnienie. Akurat jeżeli chodzi o gazy, to gazy są ściśliwe. I na przykład, jeżeli mamy pewną ilość gazów w pewnej przestrzeni no to ona wybiera pewne ciśnienie ale w przypadku zmniejszenia objętości dla tego gazu zwiększenia jakby mm, zmniejszenia tej objętości to ten gaz będzie miał wyższe ciśnienie tak załóżmy na przykład że P1 i V1 to jest sytuacja ta z obrazka po lewej stronie a P2 V2 po prawej czyli jeżeli to jest wszystko powiedzmy stałe to w momencie, kiedy P1 wynosi powiedzmy 2, czyli ciśnienie to wywierane przez gaz na ściany, tutaj naczynia wynosi 2, a objętość również powiedzmy wynosi 2. I żeby one były równe, to jeżeli po prawej stronie objętość została zmniejszona podwójnie, czyli powiedzmy wynosi teraz 1, to skoro po lewej stronie równania 2 i 2 to jest 4, to po prawej ciśnienie będzie wynosiło 4. Jakby kumacie, nie? Jak sobie postawicie 2 za P1 i 2 za V1, to macie 4. Ale jeżeli za V2 podstawicie sobie 1, a nie 2, bo o połowę zmniejszyło się objętość, no to to P2, to ciśnienie będzie musiało wynosić 4, no bo z matematyki to wynika, tak? Czyli prawo Boyla mówi nam o tym, że zmniejszenie objętości gazu zwiększa ciśnienie tego gazu. No i to są takie podstawowe prawa gazowe. Ok, super. Teraz przejdźmy już do tej całej mechaniki oddychania, czyli do procesów, które doprowadzą do tego, że do klatki piersiowej, do pęcherzyków płucnych zostanie wtłoczone powietrze. Dzieje się to między innymi dzięki udziałowi mięśni oddechowych. Więc przy takim spokojnym oddychaniu, tak naprawdę głównie wdech powietrza Zależy od ruchów przepony. Skurcz przepony, unerwianej przez nerwy przeponowe, sprawia, że przepona obniża się i zwiększa się właśnie to ujemne ciśnienie w klatce piersiowej. Powietrze jest zasysane, natomiast wydech jest bierny, po prostu dochodzi do rozkurczu mięśni oddechowych i dzięki sprężystościom płuc klatki piersiowej. No to wszystko wraca z powrotem do normy. Natomiast w przypadku natężonego oddychania uruchamiane są dodatkowe mięśnie oddechowe. We wdechu są to mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne, mięśnie pochyłe, mięśnie mostkowo-bojczykowo-sudkowe. Natomiast w wydechu pomagają mięśnie brzucha i mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne. I tak jak mamy tutaj klatkę piersiową, to teraz prześledzimy trochę zmiany ciśnień, które wpływają na to, no że faktycznie ten gaz, to powietrze, no do tych płuc sobie wpływa. Więc ciśnienie atmosferyczne wynosi 0 mm mmSv. Mamy potem również oznaczone jako PA ciśnienie pęcherzykowe, ciśnienie w pęcherzykach płucnych oraz ciśnienie w jamie płucnej. Oznaczane jako PPL, od pleura, od opłucna. I to co warto wiedzieć, że ciśnienie atmosferyczne jest zawsze większe od ciśnienia w jamie opłucnej, ponieważ opłucna jest to szczelnie zamknięta jama, do której powietrze jakby no, nie ma wpływu. I tam to ciśnienie jest wciąż ciągle ujemne. I teraz na podstawie takich wykresików prześledzimy sobie, jak to się zmienia w trakcie wdechu i w trakcie wdechu. Więc tak, wdech, wydech, wdech, wydech i wdech, wydech, i zaraz Wam opowiem, co to jest. Pierwsze co u góry, ta różowa kreska, to są zmiany ciśnienia w pęcherzykach płucnych. Te niebieskie to zmiana ciśnienia. Właśnie w opłucnej, a zielone to są zmiany podczas swobodnego oddychania. Średnia taka objętość oddechowa, tak zwane Tidal Volume, to jest 500 ml i to 500 ml jest wdychane, a następnie wydychane z płuc podczas swobodnego, spokojnego oddychania. Więc jesteśmy na etapie, w którym zaczynamy wdech i na końcu wydechu, przed zaczęciem wdechu, to ciśnienie jest około zera czyli ciśnienie atmosferyczne i ciśnienie w pęcherzykach płucnych jest takie samo. Natomiast ciśnienie w opłucnej, to to ciśnienie w opłucnej jest około minus 3. Jak mówiłem, ciśnienie w opłucnej zawsze jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne, ale również niższe niż ciśnienie w pęcherzykach płucnych, bo właśnie umożliwia to to, że te pęcherzyki płucne są cały czas otwarte i podczas wydechu się nie zamykają. Więc jesteśmy na etapie wdechu. Na etapie wdechu przepona się obniża, zwiększa się objętość klatki piersiowej. Za opłucną płuca są pociągane, zwiększa się ich objętość i zmniejsza się ciśnienie w nich. I to ciśnienie w nich spada do minus jeden, a razem, właśnie z wdechem i ruchem klatki piersiowej, również rozszerza się jama opłucnej. Jeszcze bardziej nasila się ujemne ciśnienie w niej się znajdujące i w tym momencie to ujemne ciśnienie w pęcherzykach płucnych minus 1 na atmosferycznej jest 0. Sprawia, że do pęcherzyków płucnych przez drogi oddechowe napływa powietrze i to jest super. Tak, napłynęło nam powietrze, mamy 500 ml na końcu wdechu. W czasie wdechu to ciśnienie, które jest minus 1. Stopniowo wraca do poziomu zero, i w momencie wydechu podczas zmniejszania objętości klatki piersiowej poprzez rozkurcz przepony i innych mięśni oddechowych, no to ciśnienie w klatce piersiowej rośnie. Czyli ciśnienie w klatce piersiowej podczas skurczonej, rozkurczonej przepony, zmniejszonej objętości klatki piersiowej jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. Więc zgodnie z gradientem ciśnień powietrze w płucach wypływa z płuc. Dochodzi do wydechu tego powietrza, czyli elegancko z tego etapu na plus jeden. Dzięki temu doda dodatniemu ciśnieniu możemy pozbyć się tego właśnie powietrza. I ta cała objętość, która została wciągnięta do płuc, jest w tym momencie z tych płuc wyrzucona. Jeżeli prześledzicie sobie zmianę jakie są w ciśnieniach opłucnej. No to ta opłucna dużo bardziej po prostu działa prosto, że ona jest praktycznie przyklejona do klatki piersiowej, więc rozszerzająca się klatka piersiowa, opłucna leci za nią, za nią spada ciśnienie. Potem klatka się z powrotem zapada, ciśnienie rośnie w opłucnej, również rośnie, ale cały czas ciśnienie w opłucnej jest niższe niż ciśnienie w pęcherzykach płucnych. Ta wiedza o ciśnieniu w jamie opłucnej jest ważna, żeby zrozumieć mechanizm powstawania odmy opłucnowej. Ale najpierw powiem jedną rzecz, że tak naprawdę to, że płuca pozostają otwarte, że się nie zapadają, właśnie jest tak jak mówiłem... Czy, dzięki się to działa, to działa dzięki opłucnej dzięki temu płynowi opłucnej bo dzięki temu można powiedzieć że płuca są przyklejone do ściany klatki piersiowej więc siły sprężyste klatki piersiowej działające na zewnątrz Pociągają te płuca. Z drugiej strony, na płuca działają siły retrakcji, siły sprężyste płuc, które wynikają z tego, że w błonie podstawnej pęcherzyków płucnych zawiera ta błona podstawna dosyć duże ilości włókien sprężystych, które promują zapadanie, zamykanie się pęcherzyków płucnych. Więc można powiedzieć, że te płuca są otwarte, ale to jest wszystko na takiej na takim balansie pomiędzy siłami sprężystości klatki piersiowej a siłami retrakcji, czyli siłami sprężystymi płuc i każda z tych sił pcha w jedną stronę. I to wszystko jest umożliwiane dzięki temu, że te płuca dzięki opłucnej przylegają do klatki piersiowej. W przypadku odmy opłucnowej zostaje uszkodzona ściana klatki piersiowej i zostaje uszkodzona opłucna. Dzięki temu, jak mówiłem, opłucna to była przestrzeń w której było ujemne ciśnienie, ale ona była zamknięta. Teraz powietrze może nalecieć do jamy opłucnej, sprawiając, że te ujemne ciśnienie w jamie opłucnej zniknie. I w opłucnej będzie ciśnienie takie samo, jak ciśnienie atmosferyczne, czyli zero. Czyli dłużej w opłucnej nie ma tego ujemnego ciśnienia, które przyciąga do siebie i przytrzymuje, jakby to powiedzieć, płuco. I wtedy to płuco, te siły retrakcji, te siły sprężyste wygrywają z tymi siłami klatki piersiowej, bo już dłużej płuco nie ma styczności z klatką piersiową, bo naleciało powietrze, które odkleiło, jakby to powiedzieć, jedną blaszkę do płucnej do drugiej, które były sklejone tą, tą warstwą tego płynu opłucnowego. No i w ten sposób dochodzi do odmy opłucnowej, czyli wyrównania ciśnień pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym i jamą opłucnową, i dodatnie właśnie to większe ciśnienie w jamie opłucnowej powoduje, że to płuco się zapada a sama jama opłucnowa jest wypełniona powietrzem, którym być nie powinna. Kolejne dwa pojęcia związane z fizjologią układu oddechowego to podatność i sprężystość. Podatność czyli tzw. compliance to jest można powiedzieć Łatwość, z jaką ta tkanka daje się odkształcać, można powiedzieć, że to trochę jak z dmuchaniem balonu, czy tam balona. I jeżeli podatność jest wysoka, to to nadmuchanie balona jest bardzo łatwe. Na pewno się spotkaliście z tym, że są czasami balony, które bardzo trudno nadmuchać, a są balony, które bardzo łatwo się pompują. I w przypadku wysokiej podatności. Przy małej zmianie, tak naprawdę ciśnienia, można istotnie zwiększyć objętość tej przestrzeni. Tutaj mówimy o pęcherzykach płucnych, o płucach, tak? czyli jeżeli płuca mają dużą podatność, to przy małym wysiłku, przy niskim wygenerowanym ciśnieniu, można istotnie zwiększyć ich objętość. Natomiast przeciwstawne temu są siły sprężystości. I te siły sprężystości to jest zdolność do przeciwstawiania się temu odkształceniu, i zależna jest ona od tych włókien sprężystych w błonach podstawnych, które tworzą właśnie, które są wokół pęcherzyków płucnych. Tak? I ta sprężystość zapewnia tym płucom zdolność powrotu do objętości wyjściowej. I te siły sprężystości sprawiają, że podczas biernego wydechu płuca wracają do swojej zwykłej objętości. Z, z wdechu do wydechu ta objętość z powrotem wraca, i pewne stany chorobowe istnieją, gdzie ta podatność jest zmieniona. W przypadku choroby zwanej rozedmą, y, która wchodzi w skład y, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, o której będzie odcinek, y, związana jest z utratą włókien sprężystych pęcherzyków płucnych. Przez to z takich balonów, takich elastycznych, pęcherzyki płucne są bardziej jak taka foliówka, tak naprawdę. I bardzo prosto je napompować. Mają dużą podatność, ale jednocześnie mają niską sprężystość. Czyli balon, który napompujecie i. Puścicie otworzony, no to szybko to powietrze wypadnie. Natomiast jeżeli napompujecie foliówkę czy tam nadmuchacie, no to jednak ta foliówka nie ma żadnych zdolności sprężystych, żeby z powrotem się zamknąć i to powietrze wyrzucić. Więc to powietrze będzie w niej zalegało, no i do tego również dochodzi w rozedmie. Istnieje również grupa chorób restrykcyjnych płuc. związanych z tym, że śródmiąż tych płuc jest sztywny, na przykład w przebiegu włóknienia płuc jest wyprodukowana w śródmiąższu duża ilość włókien kolagenowych, które są sztywne i nie są sprężyste. Czyli właśnie żeby napompować te płuca, żeby wypełnić je powietrzem, potrzeba włożyć w to dużo większy wysiłek, wytworzyć dużo większe ciśnienie, ponieważ podatność takich płuc jest dużo, dużo mniejsza. Okej. Okay. Teraz powiem co nieco o roli surfaktantu, czyli tej mieszaniny lipidów białek, która pokrywa pęcherzyki płucne. Bo pęcherzyki płucne, które można powiedzieć po wewnętrznej stronie są wyściłane płynem na powierzchni swojej, no to ten płyn, woda, dzięki wiązaniom wodorowym i zdolnościom asocjacji, no, ma coś takiego, że raczej nie chce być z daleka od siebie chce być do siebie zbliżony, więc te cząsteczki prom do tego, żeby jak najbardziej się złączyć, połączyć, czyli w ostateczności taki pęcherzyk, żeby się zapadł, a na powierzchni tego pęcherzyka ten płyn, no żeby się połączył ze sobą. Czyli to napięcie powierzchniowe, czyli wynikające z tych sił, Napięcia powierzchniowego tych cząsteczek wody, jakby żeby zamknąć ten pęcherzyk, żeby do środka te siły działały tak jak te strzałeczki. I to, jak mocno to, 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 to ciśnienie, takie wywoływane przez to napięcie powierzchniowe, które ma zamknąć pęcherzyk, jak mocno działa, określa nam prawo Laplace'a, które mówi, że to ciśnienie to jest dwukrotność napięcia powierzchniowego podzielona przez. Śred... nie średnicę, tylko promień tego, powiedzmy, pęcherzyka, tej kuli, ok? I teraz tak, te to napięcie powierzchniowe, R to promień pęcherzyka i załóżmy, że to ciśnienie, podstawmy tutaj do wzoru, że załóżmy, że to jest dwukrotność, czego? Napięcia powierzchniowego, za które podstawimy, powiedzmy, liczbę 4, a za średnicę pęcherzyka podstawimy liczbę 2. No i znając matematykę, wyjdzie nam, że ta siła, to ciśnienie ch chcące zamknąć pęcherzyk wynosi 4. Natomiast w przypadku małego pęcherzyka, to to napięcie powierzchniowe jest takie samo, natomiast mniejszy jest promień pęcherzyka, i w wyniku czego to ciśnienie będzie dużo większe w małych pęcherzykach. I żeby małe pęcherzyki, nie zapadały się tak prosto, żeby w ogóle pęcherzyki tak prosto się nie zapadały, żeby przeciwdziałać tym siłom napięcia powierzchniowego chcącym za zamknąć pęcherzyki, właśnie istnieje surfaktant, który pokrywa właśnie wnętrze pęcherzyków, i wtedy taki surfaktant zmniejsza to napięcie powierzchniowe. Te lipidy w nim zawarte zmniejszają to napięcie. Jeżeli podstawimy również tutaj do wzoru te wartości, to załóżmy, że ten surfaktant dwukrotnie zmniejszył nam napięcie powierzchniowe. Czyli to ciśnienie tego pęcherzyka płucnego będzie wynosiło 2. Fajnie, bo no dużo trudniej będzie ten pęcherzyk zamknąć. A w przypadku małego pęcherzyka i surfaktantu, to, to stężenie surfaktantu na jego powierzchni będzie jeszcze większe w, w odróżnieniu od dużego pęcherzyka, więc duże stężenie surfaktantu na powierzchni małego pęcherzyka jeszcze bardziej zmniejszy nam właśnie to napięcie powierzchniowe i również sprawi, że ta promień pęcherzyka nie będzie miał tak dużego wpływu na te siły, które chcą pęcherzyk zamknąć. I tutaj to ciśnienie również będzie wynosić 2%. Znaczy to, że niezależnie od wielkości pęcherzyków płucnych, tak samo prosto będzie je wypełnić powietrzem podczas wdechu. Bo można powiedzieć, że te dośrodkowe ciśnienie wytwarzane przez napięcie powierzchniowe no, jest pewnym oporem i przeciwdziała wypełnianiu się pęcherzyków płucnych powietrzem. Tak? Więc yy, właśnie ten surfaktant na powierzchni pęcherzyków płucnych zapobiega ich zapadaniu i sprawia, że wypełnienie powietrzem zarówno małych jak i dużych pęcherzyków jest tak samo proste, bo to jest takie samo ciśnienie do pokonania. Więc widzicie, po lewej możecie porównać jakie są ciśnienia w pęcherzykach dużym i małym, gdzie nie ma surfaktantu, a po prawej tam, gdzie jest ten surfaktant. Ostatnia rzecz na dzisiaj, o której powiem, to jest opór dróg oddechowych, przepływ. Yy, niezależnie czy we krwi, jak w układzie jak w fizjologii układu krążenia, jak tutaj dla gazów, jest wprost proporcjonalny dla odwrotności oporu. A opór według prawa płasela to jest ośmiokrotność długości naczynia, razy lepkość tego płynu, albo w tym wypadku gazu poprzez pi razy do czwartej ten promień naczynia. Jeżeli ukrócimy to i jakoś uprościmy, no to ten opór jest proporcjonalny do długości naczynia, lepkości płynu czy gazu i y, do odwrotności czterokrotności promieniu naczynia. O Jezu, to jest bardzo skomplikowane, ale jeżeli możemy maksymalnie to uprościć, to jest tak, że im mniejszy jest promień naczynia, tym większy jest opór. Im większy jest promień naczynia, tym opór jest mniejszy. I podstawiając to pod przepływ, który wiemy, że zależy od gradientu ciśnień pomiędzy gazami, na przykład atmosferycznym, a ciśnieniem w pęcherzykach płucnych, no to te różnice ciśnień napędzają przepływ gazów, a tym, co utrudnia przepływ gazów, jest opór. I w przypadku dużej średnicy naczynia, dużego promienia naczynia, opór jest mały. A jak są małe, to ten opór jest duży. I w przypadku dróg oddechowych, no to te naczynia, przez które przepływa powietrze, to są oczywiście drogi oddechowe. To jest nos, to jest krtań, to jest hawica, to są oskrzela, oskrzeliki. I właśnie zmiana średnicy oskrzeli właśnie wpływa na opór w drogach oddechowych. I w przypadku zmniejszania średnicy oskrzeli to ten opór dla przepływu powietrza będzie rósł. Kiedy? Na przykład średnica oskrzeli zmniejsza się pod wpływem histaminy uwalnianej z mastocytów podczas odpowiedzi alergicznej. Albo w przebiegu zapalenia oskrzeli, albo właśnie też w POHP nadmiernego wytwarzania śluzu, czy też w mukowiscydozie, to średnica oskrzeli, przez którą może to powietrze przypłynąć, będzie zmniejszona. Podobnie działanie układu przywspółczulnego i acetylocholiny poprzez działanie na receptory muskarynowe zmniejsza średnicę oskrzeli, zwiększając opór w drogach oddechowych, czyli też utrudniając tak naprawdę przepływ, utrudniając tą wentylację. Natomiast Powiększenie średnicy oskrzeli sprawi, że ten przepływ będzie większy, ułatwi go i takie działanie powiększające średnicę oskrzeli ma dwutlenek węgla oraz adrenalina, która działa przez receptory beta 2 na mięśniówkę gładką oskrzeli, prowadząc do rozkurczu i rozszerzenia właśnie średnicy oskrzeli. Czyli jeżeli średnica oskrzeli jest mała, opór jest duży. Jeżeli średnica oskrzeli jest duża, no to właśnie ten y, przepływ będzie duży. I tym miłym akcentem kończę ten pierwszy odcinek z fizjologii układu oddechowego. W przyszłym odcinku zajmę się trochę wysiłkiem oddechowym i zależnościami związanymi z przepływem i skrążeniem krwi w układzie oddechowym, i dalej zajmiemy się również transportem gazów, dyfuzją. I właśnie transportem gazu we krwi. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!